trasie numer 3, około godziny 20, doszło do wypadku, jak się okazało teraz, to śmiertelnego, gdzie kierujący samochodem Audi 100 z nieustalonych przyczyn zjechał na pobocze, a następnie uderzył przydrożne drzewo, powodując ścięcie na wysokości kilku metrów, złamanie się drzewa. Także prawdopodobnie musiała być dosyć duża prędkość. Z pojazdu tego zostały dwie ranne osoby. Mężczyzna i kobieta zostali zabrani do szpitala w Szczecinie. Kobieta pojechała helikopterem? Kobieta została przetransportowana śmigłowcem do Szczecina. Obecnie już puściliście dwoma pasami ruch, aczkolwiek przez pół godziny był zablokowany. Tak. Do chwili startu śmigłowca został zblokowany młodszy aspirant Stanisław Koziel.